Dzień dobry Państwu. Nazywam się Borys Budka i zostałem powołany na urząd premiera rządu na uchodźstwie. W Polsce szaleje terror i zamordyzm polityczny. Władza PiS tłumi w zarodku każdy przejaw demokratycznego myślenia czy też czynu. Nasilają się mordy polityczne oraz aresztowania osób niesprzyjających władzy. Nasz rząd został ustanowiony, by wolni obywatele mogli mieć swoich przedstawicieli na arenie międzynarodowej, a w szczególności unijnej. W dzisiejszej Polsce nikt z rządzących nie liczy się ze zdaniem Niemiec. Jest to skandaliczne i niezgodne z zapisami, które zostały poczynione w czasie naszych rządów przez najpierw Donalda Tuska, a później Ewę Kopacz. Nasi przywódcy obiecali Niemcom, że będziemy ich słuchać i służyć im wiernie w imię europejskiego poszanowania prawa. To właśnie Niemcy są naszym dobroczyńcą i sojusznikiem. Przypomnę tylko, że to dzięki Niemcom Polska mogła się po 1945 roku odbudowywać i być krajem nieprzeludnionym oraz niekościelnym. Dlatego z tego miejsca dziękuję Niemcom za przychylność i wielowiekową dbałość o dobro Polski. Dziękuję też Niemcom za to, że pozwoliły, by nasz rząd na uchodźstwie mógł mieć swoją siedzibę w Berlinie. Niemcy zgodzili się też na finansowanie nas. Drodzy obywatele, jako premier nie mogę nie zareagować na terroryzm polityczny, który nasilił się ostatnio nad Wisłą. W Warszawie został aresztowany nasz partyjny kolega, obywatel Polski i Ukrainy, Sławek Nowak. Władzę pisowską kłuła w oczy jego niezależność i organizowanie struktur oporu wobec faszystowskich uzurpatorów od Kaczyńskiego. Sławek, jeszcze będąc ministrem na Ukrainie, powołał grupę finansową, która płaciła mu pieniądze w kopertach jako dobrowolne datki darowizny. Pieniądze te Sławek chciał później przeznaczyć na zorganizowanie oddziałów do walki z PiS, na których czele miał stanąć niestrudzony marszałek polny Mazguła. Niestety, konfidenci policyjni namierzyli Sławka i aresztowali. Dziś skatowany i ledwo żywy leży w piwnicy u Kaczyńskiego i jest nękany ciągłymi przesłuchaniami, siedząc na nodze od stołka i będąc podłączonym genitaliami do akumulatora. Sprawa Nowaka to tylko wierzchołek góry lodowej. Setki tysięcy Polaków i nie tylko jest codziennie katowanych przez polityczną policję Kaczyńskiego w celach znajdujących się na terenach wybudowanych niedawno obozów koncentracyjnych dla opozycji. W związku z powyższym zanotowaliśmy wzrost emigracji z Polski do krajów demokratycznych i przychylnych emigrantów. Do Niemiec ściągają, idąc ręka w rękę, nasi patrioci i arabscy islamscy patrioci. Wczoraj otrzymałem listę osób, które po wyborze Dudy na prezydenta zadeklarowały chęć opuszczenia Polski i udania się na emigrację. Szokuje skala tego przedsięwzięcia. Polska inteligencja chce opuścić Polskę. Ludzie wykształceni i mądrzy, jak Zbigniew Hołdys, Manuela Gretkowska czy Krzysztof Kononowicz, nie widzą możliwości dalszego życia w Polsce. Wyjeżdżają niczym niegdyś Polacy za chlebem, teraz za demokracją. Szczególnie poruszyła mnie deklaracja chęci opuszczenia kraju przez pisarkę Marię Nurowską. W dzieciństwie czytałem jedną jej książkę i pamiętam, że zawsze już po kilku zdaniach zasypiałem słodko. Czy stać nas na to, by pozbyć się z kraju osoby, która działa niczym terapeuta i pomaga ludziom cierpiącym na bezsenność? Nie, drodzy obywatele, to trzeba przerwać. Jedynym sposobem, by zapobiec terroryzmowi, emigracji oraz wypowiedzenia posłuszeństwa Niemcom, jest anulowanie drugiej rundy wyborów prezydenckich i przeprowadzenie ich raz jeszcze. Tym razem musi wygrać Trzaskowski. Jeżeli nie wygra, anulujemy wybory raz jeszcze i przeprowadzimy je ponownie. Będziemy je przeprowadzali do momentu, w którym Rafał odniesie wielki sukces. Pamiętajmy, patrzy na nas Unia Europejska i patrzą na nas Niemcy. Aby lepiej się przyjrzeć, władze w Berlinie postanowiły wysłać w przyszłym tygodniu do Danzig okręt obserwacyjny Schleswig-Holstein z obserwatorami, wśród których będę i ja. Do widzenia, auf Wiedersehen.